kiedy schudnę o 5 kg, wtedy będzie lepiej, inaczej. Na pewno w pracy zostanę zauważony, będę mieć więcej przyjaciół. Kiedy dostanę właśnie tą pracę, wtedy będę mieć więcej kasy, kupię sobie samochód, będę spełniony. I tak od jednych bodźców do drugich szukamy sobie życia, szukamy sobie dopingu. Ale doświadczamy, że tak jak ciało przyzwyczaje się do lekarstw i potrzebuje większej dawki, tak samo i my, osiągając jakiś cel, chcemy jeszcze więcej. W tym doświadczeniu możemy stwierdzić, że człowiek nie ma w sobie życia. Możemy szukać, ile chcemy bodźców, przeróżnych dopingów, ale i tak nasze serce będzie stęsknione, będzie puste. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi, że ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Jeżeli nie będziecie wszczepieni we mnie, wasze życie nie da owocu, wasze życie będzie martwe. Wiara nie jest opcjonalną. Wiara nie jest jakimś slangiem, jakąś ideologią, jakimś pomysłem na życie. Wiara to jest czerpanie życia od Boga. I dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii nas uczy. Chcesz żyć? Wszczep się we mnie. A jak się wszczepić w Chrystusa? Wszczepić się w Chrystusa to myślę, że przede wszystkim trzeba Go zapragnąć. Kapłan modli się podczas mszy świętej: Panie, nie zważaj na nasze grzechy, ale na wiarę swojego Kościoła. Boże, nie patrz na moją mizerność, na moją słabość, ale popatrz na moją wiarę, na moje pragnienie bycia z Tobą. Kochani, zapragnijmy Boga. Zapragnijmy Boga tak, jak chcemy, tak, jak pragniemy nowej pracy, tak, jak chcemy schudnąć. Zapragnijmy z całą naszą siłą i z całą naszą wolą Chrystusa Pana. Bo ten, kto pragnie Boga, temu Bóg wychodzi naprzeciw. Kto pragnie Boga każdego dnia, taki człowiek staje się modlitwą. Taki człowiek zaczyna czerpać siły od Boga. Miłego wam dnia. Zapragnijmy Boga, a zobaczycie, jak to życie nam się rzeczywiście rozkwitnie i wyda owoce. Szczęść wam Boże.